Znajdujemy się w najstarszej części zamku tarnowskich w Dzikowie, który pochodzi z XV wieku. I wtedy pierwotnie to pomieszczenie kapliczne, w którym dzisiaj się znajdujemy, było wieżą obserwacyjną. Dopiero w XVII wieku tarnowscy przeprowadzili się tutaj z Wielowsi, rozbudowując zamek dzikowski. I w tej wieży obserwacyjnej, wyższym pomieszczeniu zamku, postanowili ulokować kaplicę zamkową. To, co dzisiaj zachowało się w kaplicy, to jest urządzenie już z okresu XIX wieku, czyli od czasów Jana Feliksa Tarnowskiego i małżonki Walerii, tych, którzy stworzyli kolekcję dzikowską, a także przebudowali zamek w duchu neogotyku angielskiego, zlecając tą przebudowę Franciszce Marii Lanciemu. A więc zachowały się elementy architektoniczne, a oprócz tego kilka elementów, które stanowiły wyposażenie zamku, w tym obraz Domenico del Frattego, przedstawiający Madonnę z Janem Chrzcicielem i Chrystusem, oraz między innymi rzeźba z białego marmuru kararyjskiego, XVII-wieczna rzymskiego artysty, które przedstawia Jana Chrzciciela i Chrystusa jako bawiące się dzieci. W pomieszczeniu tym między biblioteką a kaplicą znajduje się okno. Pierwotnie były to drzwi, w XIX wieku zamienione na okno, i to okno stanowiło połączenie między kaplicą a tak zwanym oratorium pana. W tym oratorium pana, czyli części biblioteki, siadywali zazwyczaj seniorowie rodu i mogli wysłuchać mszy świętej. Co ciekawe, w tej chwili niewidoczny otwór, mniej więcej mieszczący się na pierwszym piętrze, także istniał, i było to element okna prowadzący z archiwum do kaplicy właśnie.